Cześć, mam dla Was dzisiaj przepis z czerwoną kapustą na ciepło. Będzie to kapusta o winno-słodkim smaku. Składniki na dole będzie można wszystkie zobaczyć. Nie jest to trudne, więc zaczynamy od szatkowania kapusty. Mam już przeciętą na pół. Kto nie ma takiej cudownej tarki, to na pewno ma nóż. I zaczynamy od szatkowania. Podczas gdy szatkowałam kapustę, operator właśnie, jak widać, kończy kroić cebulę na drobne kawałeczki. Zaraz zetrzemy jeszcze jabłko i polecimy dalej. Kapusta poszatkowana, cebula również. W międzyczasie jeszcze zostaje nam jabłko, zanim pójdziemy dalej. Jeżeli z dobrego źródła jabłuszko, proponuję zetrzeć je ze skórką. Do garnka wrzucam kapustę. Trafi albo nie trafi, z tendencją do trafi oczywiście. I jabłko. Ładnie garka, było troszeczkę ciepłej wody. I za jakiś czas będę dolewać wody, żeby warzywa i owoce, w tym przypadku kapusta i jabłko, nie przyklejało się. Mieszam i co jakiś czas pilnuję, żeby się tutaj ładnie razem zmiękły i przygryzły. Na parter nie trafia ją nasze przyprawy na chwilę. Jest dosyć ciepła, ale nie za ciepła. Potrzymamy chwilkę, aż poczujemy zapach liścia laurowego, goździka i ziela angielskiego. Zaczyna troszeczkę skwierczeć, to już ten czas na cebulę. Generalnie, jak jest średniej wielkości cebula, wystarczy jedna. Były malutkie, więc dałam trzy czerwone. Generalnie, jak ogólnie wiadomo, ja wolę dawać czerwoną cebulę. A dlaczego? To już chyba wszyscy wiedzą dlaczego. Kapusty z jabłkiem już zdecydowanie jest mniej, jak widać. Cebulka z przyprawami już jest gotowa, więc dorzucamy ją do naszej kapustki. Jak widać, mogło być jej jeszcze więcej, ale takie będzie ok. Mieszamy. Dolewamy wody, tak jak mówiłam. I dusimy, gotujemy tak długo, aż będzie prawie miękka. I później dodamy ostatnie nasze składniki. Kapusta już jest prawie miękka, ale jeszcze chrupiąca. To jest idealny moment, żeby ją trochę posolić. Nie zawsze ją solę, ale jakoś tak dzisiaj mam ochotę. I wrzucam słodkości, to znaczy rodzynki. Dzisiaj jeszcze dodałam do tego trzy śliwki suszone. Niech miękną, niech dają słodkości. Ale na końcu dodamy jeszcze acet balsamiczny. Czekam, kapusta, kapusta, głowa pusta, ale może niekoniecznie. Jak widać, jest fajnie. Czas teraz na acet balsamiczny. Ach, niestety tylko tyle było. Jest to ważne, żeby dać dobrej jakości. Tutaj dodajemy tej winności. Dodałam rodzynki i śliwki suszone, śliwek suszonych to tak trochę, ale jeżeli mamy suszone morele czy brzoskwinie, jak najbardziej możemy też dać więcej śliwek, mniej rodzynek. No dobra, jeszcze trochę się poddusi. I myślę, że będzie ok. I za chwilę spróbujemy, dobre czy nie. Kapusta już jest ok. Nałożymy sobie troszeczkę. Jesienne smaki to dynia, kapusta, jabłka. Co tam jeszcze? Cukinie.
dużo innych ciekawych rzeczy, smacznych i aromatycznych. To kiszonki, przecież polecam je przez cały rok. I coś, próbujemy. Przyznam się, że dodałam troszeczkę octu jabłkowego jeszcze, chociaż tego nie było widać, bo niestety ocet balsamiczny mi się skończył. No i zrobił ten ocet jabłkowy tutaj grę. Idealna kapustka na podwieczorek, na samodzielne danie, jako dodatek do obiadu. Tylko się cieszyć, rozgrzewać i uśmiechać. Smacznego!